Dojechałem na koniec, jak widzieliście, objechałem całą makietę i to na dosyć dużym pędzie. To oczywiście nie wyrokuje jeszcze o poprawności, a no znowu. Tym razem chyba no, ciężko uniknąć się z tego tematu. W poprzednim odcinku tydzień temu mówiłem, że nie chcę mówić o makiecie, bo na to jest osobny odcinek, ale fakt, że nie da się tych tematów uniknąć. Stąd będę nawiązywał, aczkolwiek staram się tutaj cokolwiek powiedzieć o składzie, który Wam pokazałem. Stąd będę mówił o składzie, ale gdzieś warunki też tutaj uruchomienia, jak to jeździło, też muszę powiedzieć, choćby po to, żeby już może uniknąć niektórych pytań. Dobra, to po kolei. Jak widzieliście, przyjechałem na pełnym pędzie. To jeszcze nie warunkuje o tym, że o, chciałem się pochwalić, teraz super sobie tutaj próję, bo skład nie jest specjalnie wymagający, nie jest bardzo długi. Modele bardzo dobrze jeżdżące i tu jest o modelach, ale do rzeczy. Jako ciekawostkę też o tym będę mówił w jutrzejszym odcinku o przebudowie. Pobawiłem się troszeczkę tu z tymi rozjazdami. Miałem już wcześniej problemy z tym miejscem. Coś tam miejscami wyskakiwało i tak dalej, ale z rzadka, więc nie suszyłem sobie tym głowy. Teraz tutaj Vectron bardzo mu się nie podobało i jakkolwiek przy zabudowaniu napędów nie poruszyłem w ogóle tych rozjazdów, no to ten Vectron mi wyskakiwał, wkurzyłem się, mówię, kurczę, i takie zbudowie wezmę, to poprawię. Poprawiłem, usunąłem górkę, która była na łączeniu rozjazdów, obniżyłem go gdzieś tak z milimetr ze dwa, zdecydowanie geometria się poprawiła i pełnym pędem zasuwa sobie wszystko jak chce. Co prawda raz mi się wykoleiło, no i konsternacja, czyżby coś puściło, czyżby się podniosło, czyżby jeszcze jakiś błąd, ale okazało się, że nie, nic z tego, jest to przypadłość napędów sterowanych tu przez te napędy silnikowe, w moim przypadku MTB. Otóż one są sztywniutkie, one są na fest. Więc nie ma czegoś takiego, że my sobie rozprujemy tutaj rozjazd. Coś takiego skutkuje natychmiastowym wykolejeniem i tak właśnie z tego toru, nie, z tego chyba wewnętrznego jechałem, albo nie, z tego jechałem, nieprzestawiona zwrotnica, rozprułem, poleciał Vectron gdzieś tutaj, stąd potencjalnie. Być może będę musiał na sam koniec zamontować z powrotem gdzieś te pleksy, które mam, które czekają, których nie zamontowałem, żeby robić lepsze ujęcia. Dlaczego? Dlatego, że może się okazać, iż będzie trzeba zabezpieczyć tabor. Wcześniej mi się nie wykolejał, teraz może mi się wykolejać z powodu moich błędów niewykonania, tylko po prostu gdzieś zapomnę się, żeby zmienić, żeby przestawić zwrotnicę w rozjeździe. Także tak, tu o makiecie i o modelach, to teraz o modelach. Wyskoczył mi jeszcze jeden błąd, też mi się wykolejało i to gdzieś tam na łuku. Przyznam się szczerze, że tu generalnie jest przejezdne temat pętli, ale mam jedną rzecz do poprawy, co do której jeszcze czekam, jeszcze sobie odkładam. Ten skład nie był wymagający, mimo wszystko coś się wykolejało. O co chodzi? Ale zauważyłem, że wykoleja mi się na innych łukach. Rzecz tyczyła się jednego z wagonów, wagonu tutaj w środku i teraz przejdę do modelu. Przyjrzałem się, że coś jest nie tak. Generalnie z tymi modelami nie wszystko jest tak, jak być powinno, ale od razu mogę powiedzieć, ta cysterna w środku, cała szara VTG, to cysterna Tilik i dopatrzyłem się, że wyskoczyła kulisa kinematyki krótkiego sprzęgu. Tam jest taki pośrodku, taki haczyk, który gdzieś na tej krzywiźnie ostoi sobie tam krąży, powodując na takich łukach. Ciężko mi to opowiedzieć, o co jest, o co chodzi. Nie chcę tutaj składu
rozprzęgać, wyciągać tego wagonu, bym wam pokazał. Ale jest taka krzywizna, na której układa się kinematyka, powodując, że dochodzi do wychyłów na końcach i tam w tamtym miejscu właśnie jest taki też haczyk, który utrzymuje to w jednym poziomie i ten haczyk spadł poniżej tego poziomu. Stąd cały sprzęg był w dół, wszystko też zaczepiało się na łukach o bufory, o coś tam i to się wykolejało. Poprawiłem to i cały skład pruł jak zaczarowany, bez żadnych problemów. Dobra, to o modelach. Model Vectron, Vectron DB Strong Cargo, czy z drugiej strony to po angielsku jest napis Starke Cargo, po niemiecku, czyli silne cargo. Chodzi oczywiście o DB Cargo w domyśle. Bardzo fajna okleina. Obiecałem panu Januszowi, że pokażę ten model. Ten mój model, chyba tych czerwonych świateł tutaj z tym dekoderem, który jest tu włożony, nie ma. Zaraz spróbuję F1, F2, nie ten tryb pilota, F1, nie, są. Są czerwone światła, proszę bardzo, załączone z obu stron, wszystko działa. Vectron DB Cargo, Vectron firmy Rocco, analogowy, założonym, prościutkim dekoderem, zdecydowanie podświetlenia kabin nie ma, więc to oznacza, że tam jest plug 16, plug 12 nawet pewnie, wstawiony jakiś dekoder Zimo. Kiedyś taki kupowałem ze względu na cenę, teraz mam inne źródło, jeszcze fajniejszą cenę, ale to jest osobny temat na inny czas. Tyle o Vectronie. Jeździ jak to lokomotywa Rocco wzorowo, zasuwa równiutko. Jak widzicie też jest całkiem szybka i tylko na kawałku prędkości jechało. Ona tutaj naprawdę zasuwa aż strach, bo jakby wyleciała, to by mi ścięła pół makiety, więc na pełnym pędzie nie puszczałem. Co dalej? Dalej mamy taki pseudopanonia etanol skład. Te składy z tego typu wagonami są bardzo jednorodne. Firma Igra Model, bo większość modeli jest tutaj tej czeskiej firmy, wyprodukowała tego całkiem pokaźną liczbę modeli i pod dla siebie i dla na zamówienie włoskiego dystrybutora Pirata Models. Ja pokusiłem się tylko o dwie sztuki, nie mam ochoty zbierać tego po całości, chociaż no kusi, jak widzicie fajnie wygląda taki zielono-szary skład, kusi to bardzo, żeby mieć, ale co by nie było, każdy wagon 200 kilkadziesiąt złotych. Ile jest takich składów, które kuszą swoim pięknem, swoją jednolitością, na który nie możemy sobie pozwolić? To pytanie oczywiście retoryczne, ale poczekajcie sekundkę, muszę zakończyć scenę, zbliżam się do 8 minut i zaraz kontynuuję. Już kontynuuję w drugiej scenie. Tak więc te pierwsze dwa modele firmy Igry Model, dalej wagon Tilliga. Co prawda Tillig robi no nie najpiękniejsze, dosyć uproszczone te cysterny. VTG po pierwsze powinna mieć po środku rynienki, jak to wagony te mają. Tillig tego nie dorobił. Merklin coś takiego robi na swoich modelach cystern. Tillig nie dorobił. Natomiast poza tym, że jest to dosyć uproszczony model cysterny, to względnie podobny do pierwowzoru i rzeczywiście taki cysterny VTG z naniesionym logo Pannonia Etanol. Tutaj na boku zdjęcia ich w internecie są. Pewnie nie wjeżdżały do Polski, stąd wiem, że wielu z was może nie być nimi zainteresowane, natomiast zdjęcia pochodzą z Niemiec. Ja stwierdziłem, że ten wagon chcę mieć i w dalszym ciągu mi się podoba. Dalej ostatnie trzy modele to są modele znowu Igry. Tym razem niemiecki przewoźnik ERR, od czego skrót to zapomniałem. Gdzieś tam na tablicy da się przeczytać, jest pełna nazwa firmy, ale może nawet z boku Railrent. Railrent to stąd RR, E to pewnie Eisenbahn albo coś tam. Albo Erfurter, może od nazwy miasta, nie mam pojęcia, już tak troszeczkę zgaduję. 3, jeden jest zestaw dwuwagonowy i wagon pojedynczy. Firma ERR jest podmiotem wynajmującym cysterny i tu mam bardzo dziwne wrażenie, że
Jest to tak samo panonia, etanol, do tego samego typu paliwa wynajęte przez może ten sam podmiot. Tym bardziej, że sama panonia, etanol tutaj to też nie jest panonia, etanol, to są cysterny zarejestrowane w szwajcarskim podobnym typu filmie, czyli Vascoza. Także mamy Vascoze, VTG i RR, wszystko dla panonia etanol. Tak mi się wydaje, że to malowanie na tym wskazuje, te barwy są chyba nieprzypadkowe. Stąd ja w swojej kolekcji 6 sztuk takich pasujących do siebie, być może jeżdżących razem modeli miałem i te 6 sztuk stwierdziłem, że fajnie by było, jakby pociągnął, bo zastanawiałem się, co do tego Vectrona, którego panu Januszowi obiecałem, podczepić i kolorystycznie mi to bardzo fajnie pasowało. Z jednej strony zielona kabina i fragment prawie pół lokomotywy na zielono, szary dach, kolorystycznie pasuje. A czy kiedykolwiek razem jechało? Nawet jeśli nie, to wcale nie oznacza, że może się to nie zdarzyć, zresztą lokomotywy DB jak najbardziej prowadzą składy paliwowe, więc moim zdaniem jest to całkiem realny skład. No dobrze, to chyba tyle w temacie tego filmu. Jeszcze ostatni komentarz w sprawie makiety znowu, ale związanej z filmem, tak? Bo tu też no niestety tłumaczę się na, często się tłumaczę na wielu odcinkach z tego czy z tamtego, zawsze ktoś i tak zgłupia frant na bieżąco, albo po pół roku, albo po 3 latach napisze mi czasem komentarz, że coś tam, a to przejechałem semafor, a to to, a to tamto. Tak, błędy popełniam, to jest jedna sprawa, ale akurat w tym przypadku to jest tak, opanowanie numerów rozjazdów, żeby móc to zmieniać, już prawie opanowałem nową numerację, jest podobna w miarę do starej, od 1 do 16 ponumerowane mam, natomiast mam problem z semaforami, one też mają swoje adresy, każdy adres jest tak naprawdę co 5, na 5 możliwych komór, tak są sterowniki zaprojektowane na 5 komór, nawet jeśli nie wszystkie są wykorzystywane, stąd no, w tej chwili mam te semafory tylko co tylko ułożone, nawet nie staram się nauczyć numerów nowych semaforów czy nowych par semaforów, tylko to wszystko zostawiam na później, na zasadzie jak uruchomię je wszystkie, jak podłączone będą wszystkie sterowniki i wszystkie semafory, to wtedy od początku przeprogramuję, przenumeruję to jakoś logicznie, to poukładam i wtedy się nauczę. Teraz nawet się tego uczyć nie chcę. Mało tego, nawet tego nie programuję w aplikacji Z21 na szablonie mojej makiety na komórce. Dlaczego nie programuję? A po to, żeby później tego nie zmieniać. To się jeszcze wszystko może zmienić. Stąd gdzieś tam starałem się, żeby pozmieniać te światła, ale już żeby wyłączać to absolutnie nie. Coś takiego, żeby je wyłączać po minięciu przez skład mogłem robić z aplikacji. Pilotem tutaj nie, bo muszę przywołać z pamięci adres akurat danej komory, co bez rozpiski czy bez jakiejś logiki w ułożeniu absolutnie żadnych szans na to nie mam. Stąd jako tako wyświetlone, jak jechało, tak jechało. Jeszcze jest sprawa taka, że nie wszystkie semafory są zamontowane, nie wszystkie z tych, które są zamontowane, są uruchomione, a do tego jeszcze jeden mam uszkodzony, nie jestem w stanie światła jazdy naprzód uruchomić, stąd podawałem sygnał zastępczy, jeszcze jakieś na sterownikach gdzieś tam jest zawieszone, ale to też jest temat jeszcze do rozwiązania na potem, na później, na wykończenie makiety. Stąd jeśli chodzi o poprawność świateł na semaforach, proszę bez komentarzy. I to tyle chyba w tym odcinku. Za tydzień zobaczycie kolejny odcinek, również kręcony w takich warunkach. Makieta wydaje mi się będzie w stanie ciut dalej, coś tam będzie dalej poprawione, coś będzie dalej porobione. A co dokładnie już w tym momencie jest zrobione, co zrobiłem, to o tym opowiem Wam w
kolejnym odcinku, w filmie, który zobaczycie jutro, w poniedziałek, nawet nie teraz, zresztą jeszcze jestem w trakcie pracy. W momencie, kiedy to kręcę, to upłynie więcej jak 24 godziny do momentu, kiedy będę kręcił poprzedni odcinek, stąd może jeszcze coś się zmieni. Okej, chyba powiedziałem o wszystkim, o czym chciałem powiedzieć. W takim razie dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Zapraszam już jutro do serii Przebudowa makiety, a póki co żegnam się z Wami. Cześć.